Kolejnego, którego chcę przedstawić, jest to moim zdaniem samczyk o numerze PL 0163 24 12 93. Samczyk jest gołębiem po dwóch gołębiach belgijskich i ojcem tego gołębia jest oryginalny gołąb z hodowli Alberta Derwy. Jest to gołąb o imieniu Geloger 128. Jest to wnuk Gelogera. Geloger to był najlepszy gołąb Holandii i Belgii na jednodniowym dystansie, czyli na średnim dystansie. On siadał trzy razy pierwszy, drugi i trzeci i był trzecim gołębiem w Europie. W tym pochodzeniu są gołębie od Derwy, właśnie razy te gołębie od Cohena Mindelhout. Wybitne gołębie na średnim dystansie. Także są, z tego co wiem, gołębie z Gelogera są już w Polsce, świetnie właśnie sobie radzą na tych średnich i długich lotach, także myślę, że pochodzenie jest tutaj naprawdę bardzo wybitne, bo Geloger był łączony na swoją mamę, Franciszkę. Franciszka pochodzi ze sparowania tych dwóch najlepszych gołębi u Derwy Paulin, Valentino razy Paulin. Także jest to wybitna samica rozpłodowa, ta Franciszka. Ona wydała Gelogera i tutaj w hodowli z tego sparowania u Derwy jest właśnie syn, jest inbredem, czyli syn sparowany na mamę. I ten gołąb był parowany na taką samiczkę od Paula Hillsa, która wywodzi się ze sparowania z gołębi Derwy, ale to są jakieś gołębie The Iron Tom. Iron Tom to był gołąb, który, czy to linia gołębi, który 16 razy pierwszy był naparowany na pełną siostrę Mr. Bolta od Leo Horemansa, także tutaj pochodzenie jest naprawdę wyśmienite u góry. Jeżeli chodzi o dół, to tu już w ogóle jest wybitne pochodzenie, bo tutaj tak, w tym rodowodzie mamy, i to jest dziadek do mamy tego, tej samiczki, to jest tak, dziadkiem jest Golden King, pierwszy as Belgii na długim dystansie od Gino Clique, babcią jest samica Corina, również od Gino Clique, którą lotował Ronny Menten i ona została pierwszym asem Belgii średniego dystansu. Później następnym dziadkiem jest gołąb od Adriana de Bruyne, top rozpłodowy gołąb w hodowli Derwy, był naparowany na samiczkę Davinia. To również as narodowy, drugi as narodowy Belgii i pierwszy gołąb olimpijski w kategorii All Round. Także nic dodać, nic ująć, same topowe gołębie. No i tyle. I tutaj ta córka Davini, jak pisze w rodowodzie, wydała ileś tam już świetnych gołębi, także nie dość, że jest córką olimpijki, to jeszcze jest świetną samiczką rozpłodową, a ojcem do matki tej samicy jest gołąb ze sparowania, dwa narodowe asy. Pierwszy as Belgii długiego dystansu był naparowany na pierwszego asa średniego dystansu, także nic dodać, nic ująć, wyśmienite pochodzenie, bardzo naprawdę, bardzo taki urodziwy gołąb, tak wygląda, takie skrzydełko, mięsień, ogonek ładnie, gołąb jest ładnie poskładany, trochę nerwowy, bo wiadomo, nowe środowisko, tutaj w domu go mamy, ale naprawdę uważam, że gołąb godny polecenia. Te gołębie sprowadziłem po prostu do tego, żeby polepszyć jakość swojego stada. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pochodzenie, to jest wyśmienite, wręcz wyśmienite. Także serdecznie polecam, odwróć się, pokaż się tu. Serdecznie polecam gołąbka Gelogera, z Gelogera i z tych wyśmienitych asów narodowych, także gołąb godny polecenia.